I to dość ciekawa. Aż jestem zaskoczony. Godzina 10, mówię. Przerzucę dystans. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Półtora tygodnia przerwy od ryb. Więc półtora tygodnia, człowiek stęskniony. Człowiek chce połowić na metodę. Tak więc zaczynamy. 5:30 chyba już jest. Wędki już ustawione, wszystko ustawione, więc lecimy. Zaraz się dowiecie taktycznie, jak to dzisiaj rozegram. Cały sprzęcik. Tutaj mamy swim, 3 mm apa i jeden taki metod mix karmelowy. I mamy jeszcze taki testowy pelet, który testuję. A tutaj taka nowość. Proca do dalekiego dystansu plus kule porobione. Na razie mam raz, dwa, trzy, cztery, sześć kul. Resztę strzelę zaraz. To jest jakaś tam miks danych, które znalazłem, które tam gdzieś zalegały. Plus do tego pelety kanibala 9 mm i skretinga 10 tu w środku, więc ale to idzie na bliższy dystans. Jak widzicie, woda spokojna, jakieś drobnice chodzi, więc zaczynamy, szkoda czasu. Dobra, zaczniemy od dystansu. Tu założymy żółtą kulkę, czyli standardowo to, od czego zaczynam cały czas. Rzucimy najpierw dystans, bo tutaj nie strzelam z procy. Tutaj, tak jak mówię, miks peletów plus zanęta. Ładnie wyschło wszystko, można nabijać i zaraz rzucamy. Odległość gdzieś 80-90 metrów, może gdzieś tak mniej więcej. Nie mam lotki, więc niestety dalej nie jestem w stanie rzucić. Muszę zamówić sobie lotki. Dobra, klip ustawiony, lecimy. Nie mogę za mocno machać, bo co który rzut mi wychodzi. I żeby właśnie nie było tego mocnego uderzenia, hamulce poustawiać, wszystko zrobić. Najpierw rzucam dystans, a mówię, zaraz rzucam prawą wędkę. Bo tutaj będziemy jeszcze ładować z procy peletem. Tu blisko jest dużo drobnicy, bardzo dużo. Płotka jest dosyć blisko. Wiem, że tutaj trzeba grubym kalibrem zajechać, to zajedziemy tu pomarańczowym. Haribo jest delikatnie. Aha, a założyć mam na co? No tak, bez przyponu to się raczej łowić nie da. Tu już aż tyle ryb nie ma. Więc dobra, dystans rzucony. Niech sobie już tam, jak to mówią, czeka. A zaraz założymy Haribo. O, to musi być Haribo. Sprawdzimy, jak tam. Dobrze, wszystko ok. Nakładamy, nabijamy i zaraz będziemy strzelać z procy. Procy jeszcze nie używałem, przed chwilą tylko taki strzał kontrolny, jak i zasięg. Zaraz będziemy robić. Dobra, tutaj nie wstaję, bo tutaj daleko nie mam. No tak typowo bliżej, typowo gdzieś, może nie linowo, bo linowo to raczej. Dobra. Teraz te kule trochę duże. Prawie, że doleciała. No, elegancko. Trochę mniejsze kule, bo kule zrobię i będzie fruwało to idealnie. No, i pierwszą taką serię walnę. Za chwilę drugą serię. Zanęta, zanętą. Najważniejsze, żeby ten pelet tam ładnie osiadł na dnie. Idę jeszcze zrobię za 3-4 kule strzelę i widzimy się. No, widzimy się dalej, jak będzie jakaś akcja, czy nie będzie akcja. Tu pewnie początek będzie dosyć nudnawy, zanim to się rozkręci, o ile się rozkręci, bo słyszałem, że słaba, bo coś ostatnio, ale to mówię, nie zapraszajmy.
Tak na razie bez puknięcia, bez żadnego śladu. Tutaj blisko, gdzie rzuciłem też. Zerwał się nieprzychylny wiatr dla nas, niestety w bok, więc będziemy świadkami balonów. Nie wiem, coś zahaczyłem. Ajej. O, idzie szybciej. Jakiś zaczep. Masakra. A no tak. Pierwszy węgorz dzisiaj. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia, proszę Państwa. Węgorz drzewiasty. Ale wypuszczamy, bo nie wymiar. No. Na razie cisza. Ani tu, gdzie zanęciłem, ani na dystansie. Więc co? Przerzucamy. I liczymy, że w niedalekiej przyszłości sytuacja się odmieni. No na razie nie ma czym się chwalić. Mówię, stanę, rozciągnę się trochę. Ani brania, ani pyknięcia. Płotki tu bliżej nie widać, gdzie sypnąłem dosyć dużą ilość zanęty. No, ciekawa sytuacja. Dzisiaj rano 13 stopni było, więc też nie za ciepło. No ale co, no pozostaje czekać. Mieć nadzieję, że to za chwilę gdzieś tam się ruszy. No tu tak zawsze gdzieś 2 godziny, 2,5 trzeba było czekać, żeby coś się ruszyło. Dzisiaj byłem troszkę później, bo trochę się opóźniło. No zobaczymy. Zmieniłem teraz na prawej stronie kulkę na czosnek. Tam na razie na dystansie mam cały czas żółtą, więc no zobaczymy. Branie zaskoczenia na krótkim dystansie po zmianie kulek na małe. I to tu blisko, gdzie strzelaliśmy. Chyba będzie leszcz. Dosyć toporna ryba. U płotka to raczej nie. I to na pomarańczowy. Czyli pewnie ławica podeszła tam, gdzie nęciłem. No, ładnie walczy. Ładnie coś walczy. No, ale wreszcie coś się ruszyło. Po 2,5 godzinie chyba. Po 2,5 godzinie. Leszcz. Szą rybę dzisiaj. I to z bliższego dystansu. Tam, gdzie nęcona, więc... Więc elegancko. Trzeba rzucać, bo... Pewnie tam krążą teraz te leszcze, weszły w zanętę. Dobra, leć. Dopiero na małą kulkę pomarańczową. Żółta nic, inne nic. Zaraz chyba przerzucę na dystans też pomarańcz. Może dzisiaj sobie upodobały. No, dzisiaj ryby długo kazały na siebie czekać. Czekaj, jest która godzina? Czekaj, sprawdzę. 7:30. Piąta, no za 2,5 godziny, tak jak mówiłem, pierwsza ryba dopiero, pierwsze branie. Ale dzisiaj coś nie czuję tej wodze, się nie czuję. Nie czuję, żeby dzisiaj jakaś rewolucja była, bo no nie ma takiego rozkręcenia jak zawsze. I to jeszcze na tym bliższym dystansie, gdzie tam porzuciłem peletem. Więc jeżeli nie wykorzystam gdzieś tam pół godzinki, czy moment, gdzie te leszcze tam są, to niestety, ale no zobaczymy. Na dystansie też na razie nic, na dystansie też mam małą kulkę już, czosnek. A tutaj zostawiłem tą pomarańczową, na którą wzięło, więc... No co, czekamy dalej. Nic się nie dzieje, to czas na jedzenie. Dzisiaj talereczki. I pierś kurczaka wczoraj z obiadu zostało z panierką, więc... Załadowałem, zaraz jemy. A tutaj sytuacja bez zmian.
jeden przypadkowy leszcz. Nie ma płotki, nie ma ryby. Już raz tak tu kiedyś miałem, jak rano było zimno, to te ryby tu kompletnie odcięło. Wtedy miałem 3 leszcze, ale też wymęczone i dzisiaj jest to samo. Widać, że ta ryba gdzieś tu ani blisko, ani daleko nie krąży. Albo chociaż słyszałem, że w tamtej części też nie łowią, więc po prostu albo w nocy żerowała, albo nie chce teraz żerować, ruszy po południu. No nie wiem. 2 godziny jeszcze zostaje, jak się nic nie zmieni, to kaput. O, ci ryby jak zaczarowane. Nic się nie dzieje kompletnie. To jedno branie można uznać za przypadkowe. Ani obcierek, ani jakichś innych brań. Nawet płotki nie ma. Małe kulasy mam, ale nic to nie daje. Co tu jeszcze by założyć takiego? Jeszcze różowe, ale to już tak bardziej z litości niż z nadziei, że coś się zmieni, bo raczej tu już nic się nie zmieni. Niestety, ale dzisiaj ryby nie chcą współpracować. Za duże chyba wahania temperatur. Albo po prostu coś z ciśnieniem dzisiaj, bo nie sprawdzałem. Ani na dystansie nie odpala, ani tu bliżej nie odpala. Tak naprawdę tu nigdzie nie odpaliło. Mocno jest zanęcone. Mocno zanęcone, ale nic z tego, nie? Dobra, spróbujemy jeszcze jakieś stonowane kolory dać, może waniliowy. Damy ten ciemniejszy taki. Może dzisiaj oczy ich bolą, nie chcą bardzo żarów jasnych. Zrzucimy jeszcze tu waniliowy na leszcza. Niby wszystko wiemy, niby wiemy jak łowić, ale... Nieraz mnie ta woda zaskakiwała i dzisiaj znowu stawia czynny opór. Ale walczymy jeszcze. Jeszcze się nie poddajemy. No, teraz podmuchy wiatru. Raz wieje, raz nie wieje. Ale to tam mi tylko przeszkadza w dystansie, dlatego dystans na razie nie przerzucam, póki nie przestanie wiać, bo rzucam na styk. Panowie i panie, ryba na wanilię. I to dość ciekawa. Aż jestem zaskoczony. Godzina 10, mówię, przerzucę dystans. No i to ładna, duża ryba. Idzie z dużym oporem. Piękna ryba. Puściła. Zobaczcie, no. No gdzieś po 2 godzinach branie i to patrzcie na ten taki neutralny kolor. Może tu jest patent. Nawet walczy. Zmienia kierunek. Weźmiemy ją w tą stronę. Zobaczymy. Pewnie leszcz. Ale walka dzisiaj o rybę, masakra. Ale lubię tak powalczyć. Ale to chyba ładny leszcz. No. No. Na wanilię. O. No, wszystko na. No. Ładniutki. No, ładniutki. U, duży. I to na neutralnego, zobaczcie. No, może. Która? 50 ładna. Piękny leszczynio. Leć. Może podejrzmy. Może podejrzmy. Szybko rzucamy w prawą. I później przerzucę tą lewą. No dobra, szybkie przerzucenie prawej. Od razu zmiana na dystansie tak samo. Ale tak zawsze jest, gdy już człowiek chce się zbierać, to raptownie ryba podpływa, branie. A już się miałem zwijać. Mówię 10. Zwijam się. Już mówię, wstaję, pomalutku przerzucę dystans i się zwijam. I oczywiście, tak jak zawsze. A co tam, wezmę ci. Będzie branie.
Ale to pewnie jednostkowy wypad, więc poczekam teraz do wpół do, przedłużam wypad o pół godziny. Czekam do 10:30. Jak tu rewolucji nie będzie, to znaczy się, że przypadkowy ślepy leszcz i trzeba będzie się zwijać. No chyba, że w te w pół godziny jakiś cud się stanie i rąbniemy jakąś porządną rybę. Patrzcie, jednak się coś ruszyło. Jednak. No i to tu, kurde, bliski dystans. Nie spodziewałem się, że bliski dystans będzie taki aktywny dzisiaj. Jednak, patrzcie. O, pięknie muruje. Wszystko tutaj, gdzie zanęcone grubo. Co tu się zaczyna pomału wydziwiać. O, piękny idzie klapiek. O, duży. Z daleka wygląda jak brzana. O, ale wielki będzie. O, piękny. O, piękny. Potwór. O Jezu. Nie da się objąć. O Jezu, potwór. To chyba największy lesz stąd. O Jezu. Jak go tu objąć? O, patrzcie to. No, ponad 50. O, dobra. 55 sobie poflutowo. O ja, ale piękny kalamar. No nie, co to było za grubo. Pięknie mnie tu uciało. Zobaczcie, jak im podeszło. Kulka waniliowa. Gdzieś tam się kręcą. Może przerzucę ten dystans też na tą wanilię. Chociaż z jedną rybę, żeby tam złowić. No tak miałem jeszcze pogadać, bo znowu przedłużam czas do 11. Bo tak w sumie na kanale metoda, ale postawcie się z mojego punktu widzenia, gdzie uwielbiam łowić na metodę. Tam klasyk mniej, wiadome, spinning mniej. Jak jadę przykładowo raz w tygodniu, raz na tydzień albo półtorej na ryby, no to nie chce mi się jakichś tam cudów, tylko chce mi się jechać na to, co lubię łowić, czyli na metodę. A że za często nie jeżdżę, tylko raz w tygodniu, raz na półtorej tygodnia, no to głównie jest tylko metoda, no bo człowiek chce się jechać na to, co lubi. A wracając do łowienia, to niby tylko trzy leszcze dzisiaj, ale jestem i tak zadowolony, bo to jest, bo siedzi tam Remek ze znajomym, mają dwie płotki i krąpia chyba, z tego co wiem, więc i wiem, że tu się za dużo nie dzieje, więc te leszcze na ten moment to jest tak bardzo dużo, więc fajnie tak wywalczyć te ryby czasami, nie że przyjeżdżasz i jest dzień konia, tylko posiedzieć, popróbować, pokombinować i spróbować wyciągnąć te ryby wręcz na siłę. Dobra, jak widzicie, chmurka piękna, deszczowa idzie do nas, więc mam jakieś 20 minut, żeby się zwinąć. Też jak widzicie, wędki jak zaczarowane, odpaliły tylko na momencik, więc wiatr zależności, raz wieje, raz nie, ale patrzyłem, więc zaraz do nas chmura deszczowa idzie. Więc to jest czas na zwinięcie manatków, podjechanie pod auto, spakowanie się i wyjechanie z dzisiejszego ciężkiej wyprawy. Ale jestem zadowolony, bo powalczone, coś tam wyłowione, coś tam się działo. Jak na teraz, co tu się dzieje, to nieźle. Coś tam zawsze wyjeżdża, więc teraz co? No teraz pewnie znowu za tydzień, nie? Tak więc do zobaczenia. Wy za tydzień, ja za tydzień, wszyscy za tydzień. Elo!